Dobry wieczór, właśnie minęła godzina 23. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Od dziś Katowice to już pełnoprawna stolica polskiego przemysłu z własnym ministerstwem. 1 marca rozpoczęło tu działalność Ministerstwo Przemysłu pod kierownictwem Marzeny Czarneckiej. Pierwsza deklaracja o nowej siedzibie nowego ministerstwa padła prawie rok temu podczas kampanii wyborczej. Nowe ministerstwo zajmować ma się gospodarką, surowcami energetycznymi. Paweł Jędrusik. Katowice to jedyne miasto poza Warszawą, gdzie na stałe urzędować będzie jeden z ministrów rządu Donalda Tuska. Marzena Czarnecka urzędować będzie w dawnej siedzibie Polskiej Grupy Górniczej, a nowe ministerstwo na mapie kraju ma zajmować się nie tylko górnictwem i hutnictwem, ale także innymi rodzajami przemysłu, w tym ropą naftową czy gazem. Działalność będzie rozszerzona nie tylko i wyłącznie na działalność lokalną, ale również całego państwa polskiego, więc to nie tak, że zarządzamy tylko i wyłącznie Górnym Śląskiem i metropolią zagłębiowską, ale śląsko-zagłębiowską, ale również całym krajem. Wobec tego to jest serce przemysłu, ale to też będzie odzwierciedlało jakby działalność w całej Polsce. Ministerstwo Przemysłu powstało w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych i ma być jednym z elementów planu decentralizacji administracji rządowej. Jego utworzenie w Katowicach zapowiedziane zostało przez Donalda Tuska jeszcze kilka miesięcy przed wyborami. To jest również taki nasz osobisty sukces, mówię tutaj o mieszkańcach województwa śląskiego. Dlatego, że będziemy pokazywać ten region nie tylko od strony węglowej, tak jak mówiła pani minister, ale przede wszystkim pokazywać, że jest wielki potencjał przemysłów kreatywnych, wielki potencjał transformacji energetycznej. Która, co padło podczas inauguracyjnej konferencji prasowej, ma przebiegać od węgla do atomu. Minister Marzena Czarnecka jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nie jest to może rewolucja, ale na pewno ewolucja w dobrą stronę. Pytanie tylko, czy opłacalna dla pasażerów. To zostawiamy do oceny już Państwu. W ofercie transportu publicznego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawiają się nowe bilety łączące ze sobą autobus, tramwaj i pociąg. O cenach i zasadach, na jakich będzie można korzystać z nowych metrobiletów, Karolina Komada. Z pociągu na autobus czy tramwaj lub odwrotnie. Teraz ma to być nie tylko łatwe, ale również możliwe bez dodatkowych opłat. Przejazdy kolejami śląskimi, kolejami Polregio oraz komunikacją Zarządu Transportu Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbywać będą się na jednym metrobilecie. Chcemy zobaczyć, w jaki sposób te przepływy będą się odbywały. No i czy pasażerowie skorzystają z tego jakże korzystnego rozwiązania. Również w świetle przebudowy węzła katowickiego, które już jest... Za chwilę się zacznie, zależy nam na tym, żeby nasi pasażerowie każdym możliwym środkiem komunikacji zbiorowej mogli dotrzeć do swoich miejsc pracy, na studia czy do szkół. Do wyboru są 4 imienne bilety miesięczne. Ich cena uzależniona jest od odległości, jaką mamy do pokonania. Max bilet Kolei Śląskich oraz jego odpowiednik metrobilet GZM kupić można w kasach Kolei Śląskich, aplikacji GZM czy w punktach obsługi pasażera. Mając bilet na przykład na 6 miast kolejowych i całą sieć transport GZM w cenie 179 zł możemy podróżować po całej metropolii i wybranych do 6 miast kolejowych. Natomiast bilet za 249 zł na miesiąc pozwala na podróżowanie po całej metropolii wszystkimi środkami transportu. Natomiast dla osób, które korzystają tylko na przykład w danym mieście, oferowany jest bilet na jedno miasto w cenie 119 zł. Bilety kupione w systemie ZTM upoważniają do korzystania także z metroroweru. W cenie biletu do wykorzystania jest godzinny przejazd rowerem każdego dnia. Sam metrobilet upoważnia też do korzystania z połączeń przewoźnika Polregio. To już nie tylko relacja Katowice-Sławków, ale także relacja Katowice Mysłowice, więc pasażerowie już się nie będą musieli zastanawiać, czy jak wsiadają do pociągu w tym kierunku, to czy to jest pociąg Polregio, czy Kolei Śląskich, bo we wszystkich będą honorowane te metrobilety. Druga bardzo duża zmiana na zachodniej części metropolii to są połączenia Polregio, które wchodzą do metrobiletu w relacji Gliwice, Pyskowice i Gliwice Rudzinie. Nowa oferta biletów ma być krokiem w kierunku integracji różnych środków transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W założeniu pomysłodawców transport publiczny powinien stanowić realną alternatywę dla korzystania z samochodu. Waży 800 kilo, ma na imię Plesner i od kilku dni jest lokalną sensacją, bohaterem filmów obiegających internet. Bo trudno oprzeć się pokusie, by nie opublikować zdjęć, na których w ogródku ma się prawdziwego żubra.
A i jemu chyba ta popularność przypadła do gustu, bo już drugi raz postanowił sobie tylko znanym sposobem opuścić zagrodę w Jankowicach koło Pszczyny. Ale o tym dokładnie opowie teraz Paweł Jędrusik. Może trochę zagubiony, bo po raz pierwszy na gigancie, ale od razu widać, że ciągnie go do ludzi. Plesner został sfilmowany obok jednego z domów przy ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu, niedaleko Pszczyny. Żubr przyszedł, pospacerował po ogrodzie i poszedł sobie, wzbudzając prawdziwą sensację wśród mieszkańców. To jest po prostu przeżycie. Zawsze uważałem, że żubr to jest taki stwór agresywny tego, a tu wręcz przeciwnie, łagodny. Olbrzymi, 700 kilo robi swoją taką wymowę, ale po prostu tu nasze właściciele tej posesji, które to było coś tu, no, przeżycie dla Międzyrzecza, tak powiem, tak szczerze. Przeżycie także dla tych, którzy na co dzień opiekują się zagrodą żubrów w Jankowicach, bo żubr o imieniu Plesner ostatnimi czasy stał się obiektem ich wzmożonego zainteresowania. Po wizycie w Międzyrzeczu do domu wrócił on tylko na moment i dziś jest już na kolejnym życiowym gigancie. To już druga ucieczka w ciągu 2 dni. Leśnicy przypuszczają, że Plesner zaczął działać metodycznie. Niestety wczoraj okazało się, że on znowu wyszedł na zewnątrz i ponieważ tam w tym ogrodzeniu są takie miejsca do przemieszczania się innych zwierząt dzikich, czyli na przykład jeleni, danieli, saren, tak zwane zeskoki, czyli takie miejsca, gdzie ta zwierzyna może migrować troszkę między, powiedzmy, na zewnątrz jest utrudnione wyjście, do środka łatwiej wskoczyć, ale wygląda na to, że on już nauczył się jakoś i postanowił sobie chyba tamtędy wychodzić, bo obserwowaliśmy tropy w miejscu tego zeskoku. I choć teraz za każdym razem gościnna wizyta żubra na przydomowym ogródku wzbudza sensację, to jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie była niczym nadzwyczajnym. Natomiast teraz to była sensacja olbrzymia, nie? Bo to niespodzianka. Piękny zwierz, jak to mówią, międzyrzecki, jedni mówią pszczyński, drudzy mówią kobiurski, ale nasz, nie? I to było wrażenie. I trochę strachu było też. I choć Plesner to raczej spokojne zwierzę i do tego czając się za rogiem wzbudza ludzką sympatię, to przestrzegamy przed nadmierną poufałością z lokalnym celebrytą. Myślę, że jakieś zdjęcia z dalszego dystansu można zrobić, natomiast gdyby się ktoś chciał zbliżyć i zrobić sobie jakieś selfie na przykład z nim, to nie, zdecydowanie nie polecam. To jest duże zwierzę, około 800 kg wagi. On w stresie może być bardzo groźny, rzeczywiście, no, praktycznie śmiertelnie groźny. Teraz leśnicy znów szukają Plesnera, używają do tego nawet kamer termowizyjnych, ale nawet jeśli im się uda, to przecież do 3 razy sztuka. Będzie trudniej o dopłaty do pomp ciepła, które od kilku lat cieszą się ogromną popularnością. Jak mówią eksperci, zapotrzebowanie na ten rodzaj ogrzewania wykazuje się dużą zmiennością, a teraz obserwowany jest pewien przestój na rynku, bo wszyscy obawiają się wzrostu cen energii elektrycznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął uchwałę w sprawie zmian w programie Czyste Powietrze. Dofinansowanie ma być przyznawane jedynie do pomp ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów. Karolina Komada. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów pomp ciepła. Różnią się tym, jak pozyskują energię. Głównie jest to powietrze, grunt czy woda. I choć nie jest to tania inwestycja, to w województwie śląskim coraz więcej osób decyduje się na ich montaż, korzystając z dostępnego dofinansowania. W drugim półroczu 2023 roku było złożonych wniosków 3518 do pomp ciepła. Liczba wniosków składanych na pompy ciepła rośnie, natomiast obserwujemy chwilowe zatrzymanie. Co przede wszystkim jest spowodowane niestabilnością cen prądu, zwłaszcza w kontekście zapowiedzi rezygnacji z tarczy osłonowej. Do tego dochodzą spadające ceny węgla, teraz nadchodzą zmiany dotyczące dofinansowań na pompy ciepła. Wprowadzenie zmian dotyczących obowiązywania nowych wymagań dla pomp ciepła planowane jest w kwietniu bieżącego roku. W związku z planem wprowadzenia tych zmian dofinansowanie w programie będzie można uzyskać na pompy ciepła, które znajdują się na liście ZUM. Lista ZUM jest to lista zielonych urządzeń i materiałów, która stanowi pomoc dla wnioskodawców w wyborze urządzeń i materiałów. Ze względu na to, że ceny pomp ciepła często są zawyżane, urządzenia mają również, nie spełniają określonych norm. Przez co zimą ich właściciele często muszą płacić bardzo wysokie rachunki. Eksperci ostrzegają też przed złym doborem urządzenia do wymagań budynku. Jest pompa ciepła przewymiarowana, co to oznacza? Ona potem jest nieefektywna energetycznie. I też chcę to pokazać, że można idealnie zamontować pompę ciepła. Ona może być złota, ona może być bardzo dobra, może właśnie działać efektywnie, ale jeżeli ją przewymiarujemy, może działać nieefektywnie. Często też niestety tak jest, że te pompy ciepła dobierane są na widzimisię, na wzrok.
Zainteresowanie pompami ciepła rośnie, ale zmienia się rodzaj klienta. Początkowo były to osoby, które miały nowe budynki. Teraz klienci raczej, którzy do nas przychodzą, w większości to są osoby, które mają instalację fotowoltaiczną na starych zasadach, gdzie ten bilans energetyczny energii wysłanej do pobranej jest na dobrym poziomie i to ogrzewanie wychodzi naprawdę tanio. I zgłaszają się głównie do nas osoby, które na przykład nie mają żadnej alternatywy, czyli nie mają wkopanego gazu w drogę. Teraz zmiany, które mają chronić nas przed oszustami dotyczące pomp ciepła, ma przygotować Instytut Ochrony Środowiska. Trwają konsultacje społeczne dotyczące finansowania samorządów. Ich przedstawiciele spotkali się dziś z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Ministerstwo Finansów ma opracować nowe rozwiązania dotyczące współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Chodzi o to, by finanse samorządów były jak najmniej powiązane z decyzjami zapadającymi w Warszawie. Magda Sincewicz. Z definicji samorząd w państwie ma do wykonania konkretne zadania. To właśnie państwo powierza mu różnego rodzaju zadania z zakresu administracji publicznej. By jednak móc je zrealizować, potrzebne są środki, a te ostatnio zostały znacznie ograniczone. Stąd propozycja reformy finansów samorządów skupiająca się na ich uniezależnieniu. Propozycja spotyka się z bardzo przychylnym przyjęciem ze strony samorządowców w Polsce. Także jestem tutaj właśnie po to, aby dalej rozmawiać o tych propozycjach i aby szukać najlepszego, ostatecznego, takiego finalnego rozwiązania. Oczywiście te głosy są często odmienne, natomiast raczej tutaj ten konsensus zmierza w stronę właśnie tego systemu, który zaproponowaliśmy, czyli uniezależnienia finansów samorządów od decyzji zapadających w Warszawie, zwiększenia przewidywalności finansów samorządów, no co ułatwi oczywiście planowanie. A na to, by móc planować i przede wszystkim realizować te plany, czekają nie tylko przedstawiciele samorządów, ale także mieszkańcy. Teraz mamy dobrą informację dla widzów telewizji TVS. Powiększyliśmy swój zasięg naziemny telewizji DVB-T2. Od teraz naziemny sygnał telewizji TVS będzie dostępny dla mieszkańców zachodniej części województwa śląskiego i części województwa polskiego z nadajników zlokalizowanych w Rybniku i Ornontowicach. Cały czas jesteśmy dostępni na terenie województwa śląskiego i Polski przez satelitę i telewizje kablowe. W naszym zasięgu technicznym znajduje się teraz około 70% mieszkańców Polski oglądających telewizję. Co istotne, aby odebrać telewizję TVS z nowych nadajników, konieczne jest skorzystanie w swoim telewizorze z opcji automatycznego wyszukiwania kanałów. Telewizja TVS to nie tylko seriale, ale także duża dawka muzyki, zagadnień związanych ze zdrowiem i oczywiście serwis Silesia Flash, czyli codzienna dawka najważniejszych informacji z województwa śląskiego. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy, dobranoc.